Widzowie, dzisiaj sobie przetestujemy grę, która nazywa się Aliens i jesteśmy na małej wyspie. Cześć, Admiros. Siema. Admiros jest moim pracownikiem, jeżeli nie wiecie, i Admiros zademonstruje swoje umiejętności. Bierzecie siekierkę i bierzecie tak. Pyk, o, brawo. Pyk, drzewo ścięte. O, i czekaj, a czy ty questy też wykonujesz? Ja? No. Po prawej stronie masz questa? Quest, craft a wooden pickaxe. No to zrobiłeś questa. Dobra. Jaki? Nie, siekierka mi się zbagowała i cały czas kosiła naszą ziemię. Tutaj mamy workbencha. Z tego co wiem, powinieneś móc robić wszystko jakby na mojej wyspie bez problemu. Bo to jest nasza wyspa, tak. Teraz to jest nasza wyspa i teraz musimy... masz skraftowany ten kill off? Mam. Okej, to musimy, z tego ale co czekaj, rozumiem... Ale czekaj, bo my żyjemy na takiej malutkiej wyspie. Tak, no bo to jest jak Skyblock w Minecrafcie, tylko że w Robloxie, z tego co widzę. I zobacz, tam są w ogóle jakieś inne wyspy i tutaj są dinuchy. To jest jedna z nowszych rzeczy. Słowo klucz. Tak, to jest najważniejsza rzecz. Więc widzowie, jeżeli zobaczę po prostu, że wam się podoba też ta seria i nam też się będzie przyjemnie grało, no to pojawi się z tego więcej odcinków, bo sobie to testujemy, sprawdzamy i no ja mówię, od razu mam skojarzenia, że to jest taki Skyblock w Robloxie po prostu, w którym trzeba będzie... Nie, to działa prościej niż w Minecrafcie, ja sobie lepiej radzę. O, ej, z pierwszej osoby też można sobie pograć, też nawet się przyjemnie klika. Czekaj, a mogę? Patrz, mogę budować jak w Minecraft. Most. O, dobra, właśnie, bo musimy przedostać się do naszej farmy. Czekaj, bo tu... No, postaw blok. Pyk. Okej, ja też postawię, żeby nie było... Dobra, mamy most. Tak, mamy most, wiesz co, ja go nawet naprawię. I mamy jakiegoś kolejnego questa, który polega na make your way to the... Aha, czyli farmę po prostu tutaj mamy. Pirat Davy tu jest, pogadajmy z nim. Czekaj, co on sprzedaje? Goodbye. Jarr, okej, mam na imię Davy. O, jest tutaj zakopany jakiś skarb. Tak? No i potrzebuję twojej pomocy, aby go znaleźć. Będzie bardzo miło, jeżeli mi pomożesz. Dobra, pomóżmy mu. Dobra. Już się tym zajmuję. Wiesz co, on powiedział nam, że dobrze byłoby, gdybyśmy mieli łopatę, jak coś. No to ja na szybko chcę ten, kill-offem. Będziesz kill-offem? Dobra, to ja się zajmę farmą, chociaż... Czekaj, siekierka. A tobie zalicza tego questa na przykład? Bo ja mam farming level 2 teraz. A nie, zobacz, mi, widzisz, zaliczyło jeden z pięciu, bo jeden zebrałem. Dobra, wiesz co, to ja od razu to posadzę. Okej, there is much to explore, tak. I ty za chwilę sobie to zbierzesz, ja przy okazji pójdę zrobić łopatę i zacznę kopać ten skarb. W sumie ty też możesz na dobrą sprawę. A ja przy okazji zabiję tą krowę. Nie da się. Czemu chcesz? Jaką krowę? Przecież nie my... Ty, kała się zrespiła, co jest? I normalnie jak F możesz ją pet dać, że pogłaskać możesz. Info, a może sprzedaj zmienić... za... jeszcze nie, krówko, jeszcze nie twój czas. No, jeszcze nie. Mount, potrzebujemy 8 poziomu, żeby coś tutaj zrobić, żeby na niej jeździć. I ona lubi chleb. Dużo rzeczy, ciasta jakieś, favorite, co jest? Happiness? Ty, ej, to się wydaje bardziej rozbudowany niż myślałem, tylko okej, wyszedłem z tego menu już. I tutaj mamy 79 nowych listów, Admiros. Mamy wszystkie aktualizacje, jakie wyszły w tym. Void Island, Totems, New Crates. A nie masz żadnego maila? You have don't any mail, no zero. No to... Bo to nie moja wyspa, to twoja skrzynka. No, przepraszam, Admiros, że jakby do mnie napisali 79 wiadomości o nowych aktualizacjach. No czasami tak jest, nie? Czasami tak to wygląda. Spróbuj sobie zebrać po prostu tą pszenicę. Jeszcze nie jest gotowa. Jak to? Przecież wygląda na gotową. Nie, jeszcze rośnie, zobacz. Dobra, tak, dziwne. Tak, jeszcze trochę rośnie. Ja muszę teraz iść do huba, czyli w ten teleport wejść, ale zanim do tego pójdziemy, to ja bym jeszcze przekopał sobie tutaj to, w poszukiwaniu tego skarbu. Ty, a mam nadzieję, że nas nie oszukał ten gościu. I naprawdę skarb tam będzie skarb. Skarb będzie pod drzewem, bo zawsze pod drzewem są skarby. Ty, X-em powinien być zaznaczony ten skarb. Tak, żeby, jak w tych takich, w sumie wszędzie, tak się zaznaczało. Aha. O, jaskinia tu jest. O, to może w jaskini skarb jest. O kurde, Admiros. Ty, tutaj nic nie ma. Co w sumie. Jest? I to jest zwykła jaskinia. No ale coś tu na pewno jest. Ej, właśnie, ale to jest dziwne, bo nie ma tego skarbu, a powinien być. Dobra. On jest gdzieś ukryty. Trzeba będzie zrobić schody stąd, bo jak my wyjdziemy inaczej? No klocki pod sobą możesz stawiać. Nie będziemy tak brzydko robili. Ja wybuduję ładne schody, ty za chwilę wyjdziesz i musisz zniszczyć tą pszenicę.
bo to jest jakby tutaj podstawa, żebyś mógł, no żebyśmy mogli dalej poczynić progres, bo z tego co wiem, po właśnie zrobieniu tego, to już się zaczyna sandbox, już możesz robić co chcesz. O, ciekawie. No. I żeby zaktualizować, żeby zupgrade'ować sobie work table, czyli ten crafting table, który tam był, no to potrzebujemy żelaza, więc czy widziałeś jakieś żelazo tutaj? Nie, tylko kamień. No właśnie, no, więc bardzo możliwe, że musimy wrócić się do takiego normalnego świata, w tym sensie do tego lobby, które tam jest. Jak coś są schody już wybudowane? Aha. Tak, ja już wyszedłem. Jak ty wyszedłeś? No po prostu wyszedłem, klocki postawiłem. Okej, okay. Aha, no tak, no dobra, no niech będzie. No musiałem. Masz questa, żeby getting started go to the hub, czy nie masz tego? Make your way to the wheat farm. No tak, no to tutaj masz tą farmę. I ile masz pozbieranych tych? 5 na 5, a nie, dziś oddaję tego questa. A nie, to mi automatycznie. Dobra, to wiesz co, chodź tutaj. Nie wiem, może trzeba tu wejść? No. Nie wiem. Ja właśnie wszedłem. Witaj w mieście, mieszkańcy są bardzo podekscytowani, aby ciebie poznać. Po prostu się z nimi przywitaj. Okej, okay, dobra. Mhm. No to zobaczymy. O, Taylor. O, czyli tu będzie ten, można sobie ubrania szwaczka robić. No, view shop. A, możesz kupować rzeczy. O. Ja byłem przekonany, że... Okay. 6000 coinów za jedną włóczkę taką? No, cenią się na tej wyspie. 1000 coinów za guzik? Co jest? Chyba oszalała pani. Nara. No, ona szuka frajerów po prostu. Żebyś wiesz, żebyś. Florist. Florist, to jest ten od kwiatkarz, nie? Tak. Jezu, Browns League of Legends. Czemu on jest taki wysoki? A, dobra, to jest Browns League of Legends. No i w sumie. 35 flower token. Nie mam nic, nie stać mnie, sorry. No halo, gościu, my nie mamy kaski. Infoboard, to może być dobre. No właśnie, ja tam wziąłem i nie wiem, czy coś miałem, jakąś informację. Search for game, a tu masz jakieś gry wszukać. A, no. Ja mam w ogóle zaznaczony punkt, w który mamy iść. Tutaj są instrumenty z tego, co widzę. Totemy? To jest jedna z rzeczy, z nowości, które tutaj się pojawiły. Mhm. O, czyli jesteś zmęczony, aby farmić manualnie. Mam jakieś magiczne dla ciebie rozwiązania. Aha, dobra. To on po prostu będzie mining level 10. Czyli to są automatyczne, powiedzmy, ekspiarki takie. Znaczy ekspiarki. Będzie automatycznie generowało na przykład kobla albo coś w tym stylu. Czyli dziwne. Takie maszyny jakby, tak? No, takie coś jak maszynę. Gdzie ty jesteś, bo się zgubiłeś chyba? Obok jestem portalu. A, no to nie, to chodź, bo musimy porozmawiać z miner Jade'em. Idę, bo widzę jak tam skacze twój. No. Chyba, że ty masz jeszcze tego questa z tą pszenicą, którego musisz zrobić. Tak, make your way to the wheat farm, harvest. Tylko, że ja mam to, muszę to na swojej wyspie zrobić, wiesz? A, dobra. Ej, bo mi zaznaczyło inną jakąś farmę. Okej, to explore online i admiros visit. I jesteśmy już na twojej wyspie. Także to jest dosłownie chwila, moment. Tylko, że ty musisz sam wybudować. Tam. No, bo ja niestety nie mogę na twojej wyspie budować. Aha, no i nie będziesz mógł budować na mojej aha, wyspie. No to nieźle, bardzo... Pyk, no. Dobra. Ej, tutaj coś masz. Jakiś ja mam ten ule. No, i mam króliczki. Ty masz lepszą wyspę ode mnie. No, moja jest o wiele lepsza. Mam małą kwiatkę nawet, zobacz, malutką taką. O, trzeba ją... Okej, okay. Chciałem ją siekierką przywitać. I spróbuj zebrać te rzeczy. Zbieram i zaliczyło mi. Plant the wheat seeds. I tutaj weź sobie to do plonów, takie coś masz. Pick up plow. To jest ta motyka, obok leży. A jest, faktycznie. No, to jest dość ważne. Nie mogę podnieść tego. O, dobra. Okay, ja krowo, idź sobie. Krowo, odejdź. Ej, nie mogę tego po... Aha. Nie możesz tego podnieść? Dziwne, mogę, tylko jest... Trzeba namierzyć. No, dobra, tu jest plecak. Dobra, podniosłem. Jakiś rower jest? Dobra, i musisz przejść do teleportu teraz i musimy się udać w kolejne miejsce. Mamy w ogóle go to the hub mam teraz. No, już tak, czyli do tego portalu. Czyli udało się to naprawić. Mhm, okay, wszystko zrobić dobrze. Slime Island, jakieś pirackie wyspy. Wyspa slime'ów? Chcę tam iść. No właśnie, jest adventurer. No. Czekaj, ja porozmawiam z nim. Widzę, że pracujesz nad tymi mięśniami. Okej, okay, dobra, no, dzięki gościu. I można u niego strzały kupić. W ogóle to jest dużo sprzedawców i dużo różnych rzeczy do zrobienia. O, i masz pokazane, gdzie, żeby iść do... Totems. Miner Jade? Bo się zainteresowałem gościem, który sprzedaje totemy. Dobra. Witaj kamienny w mieście. Totem. 2000 coinów. O, chcę się nauczyć kopania. Obczaj tą kopalnię obok mnie. Tam znajdziesz dużo fajnych rzeczy. Czy możesz wykopać dla mnie 15 kamieni? Nagrodzę cię. Dobra, admiros, weź od niej questa. Niestety. Siema, Jade. Musimy iść do kopalni. Ja myślałem, że będziemy mieszkali... No, nie co dzień przecież, no, nic nowego. Myślałem, że będziemy musieli wszystko na wyspie sobie ogarnąć. A nie, to nie jest chyba kamień. To jest jakiś surowiec. To jest kamień, admiros.
Nie wiem, ja sobie biorę to. I w ogóle są kropeczki expo jak z Minecraftu. No oj, rzeczywiście, kurde. No, i ten dźwięk jest taki bardzo, bardzo podobny. Tak. No, widać, że się inspirowali raczej, raczej Minecraftem, nie? Jeżeli taki Minecraft, ale Roblox. Tak. Ile masz tych kamieni? Zero. No właśnie, tak myślałem. Tak czułem, że masz zero. A one są nawet na suficie, te kamienie. Jeden. Tak, jeden kamień leci z tego. A ten wielki? Chyba to też poleci po prostu jeden. Aha, czyli no to ja nie wiem, jak mam zebrać kamień, skoro nie mogę zebrać kamienia. No jak nie możesz zebrać? Podchodzisz sobie do tego i klikasz. No tak, ale dostaję jeden za wykopanie jednej skałki. Masakra, to jest no przesada. Jak... Powinno się wykopać jedną skałkę i dostajesz od razu 15 kamienia. To by break było. Break stone rock. Break, no ja mam 4 na 15. Wiesz, trzeba zakasać rękawy, że tak powiem, i po prostu no, wziąć się do roboty. No, nie ma lekko tutaj w tej kopalni. Brakuje mi jednej skałki. To tu masz jedną skałkę, patrz. Chodź do głównego pomieszczenia. No idę. I tu masz skałkę. To? No, uwaga. Kopię. Uwaga. Kopię. I... Kopię. Mamy to! Yes! Quest wykonany! Dobra. Się. I teraz powinieneś móc zrobić, znaczy mieć questa na skraftowanie stone pickaxa i... Zgadza się. Dobra. A dobrze, że mamy nazbierane mnóstwo surowców w sumie. Także i tak... na tym to polegało właśnie. Może. Ale nie sądziłem, że na takim, wiesz, zwykłym questie będzie aż tyle roboty z tym. No, żeby długo się to schodziło. No, żeby to zrobić. Ale dobra. A czekaj, my musimy wrócić na wyspę? Czekaj, to gdzieś daleko chyba jest. No właśnie, czekaj, tak, home. To są wyspy. Tak, czy chcę wrócić na swoją wyspę? Jak się wraca? Po prawej stronie mam home. A home, dobra. Tylko, że jakoś... A nie, jak kliknę może party. Online i flotar o visit. Okej, jestem już na wyspie, tak. Tak, home, tak, ja tak, muszę tak. Home. A nie możesz po prostu na moją tą wbić? No nie, na razie nie. Okej. Nie, no explore, online i flotar o visit. To dziwne, że online, nie możesz... Online, czekaj, flotaro, a jest wizyt, dobra. No, o wiele szybciej. Tylko z tego, co widzę, niż tego nie, crafting. Bo mi się zepsuło znowu, że automatycznie. Okay. Musiałem schować i wyjąć. Dobra, bo to dziwnie wyglądało. Idę zupgrade'ować crafting table. A nie mogę. Czekaj, ja już... Dobra, workbench. Upgrade, a nie, bo tu musisz... Wooden pickaxe craft, okej, okay. Upgrade. I zmienił ci się stół? Tak. Dobra, otwórz to. O kurde, ile rzeczy teraz jest. Dobra, stone pickaxe. A, tylko że ja nie mam drzewa. A ja nie mogę dobra. Musisz bez narzędzi. Mm-hmm. Stone pickaxe, oak wood. No właśnie, ja właśnie zbieram oak wooda. Możesz wrócić na swoją wyspę i po prostu tam zabrać drzewo. Ja chcę z twojej. Aha, okay, tylko że wiesz co, na mojej wyspie nie ma drzew już. Prawie. No to jest małe drzewko, ale jedno takie. Oak wood 4. No, ale i tak chyba 5 potrzebujemy, żeby zrobić jedną i drugą rzecz. Oh. No, więc dlatego twoja wyspa byłaby tutaj... Papa. Papa, Admiros. O Jezu, craft. Teleporting back you to your home. Wiesz, ile muszę czekać? Ile? 40 sekund. Explore online i local visit? Nie klikaj na home, bo home z jakiegoś powodu działa bardzo, bardzo, bardzo wolno. No, dziwne. No, to musisz tą teleportacją. Dobra, wezmę sobie tak, narzędzia, cyk, World map, cyk. Tak? Czy gdzie? Nie, explore, online. A online visit? No. What? A dziwne, że tak można, a inaczej nie można. No nie, to jest mega dziwne. Wiesz, jaki jest problem? Że ja mam teraz kill off, znaczy zrobiłem sobie jedną rzecz, ale nie mam jednocześnie drugiej rzeczy, bardzo potrzebnej, czyli, dobra, nieważne, już wszystko jest git. Po prostu nie miałem drzew i nie wiedziałem, co mam ten. Co mam zrobić, bo musiałem poczekać, aż drzewa urosną, bo ty mi ukradłeś moje drzewa. A mogłeś iść na moją wyspę? No, ale na twojej wyspie nie mam permisji, bo mi nie dałeś. A, no w sumie. No właśnie, powiedzieli, że mam nic nie tykać na wyspie, więc mówię, no dobra, jak tak ma być, to spoko. Ej, wcisnąłem coś i mam teraz jakby cały czas, kamera mi się obraca razem z łyżką. Jak? Nie mam nie pojęcia. Nie wiem, co ja wcisnąłem, R, T. Dobra, cyk. Jest, kościk wykonany. Dobra, there are other rocks for you to mine, to granite is red, diorite is white and dacite is grey. O kurde, on chce Admiros. Dobra, to co za gość. Czekaj, nadal masz problemy z kamerą? Tak, jak wciśniesz sobie control, to ci lokuje kamerę. O kurde! Jest tak dziwnie, że nie możesz nic kliknąć, ale to jakby no pomaga trochę w graniu. Szczerze jest...
Chyba no, ale jakbyś chciał kliknąć Explore, to nie klikniesz. No pa, nie. Chyba, że jakiś klikniesz tab, na przykład. Nie, dobra, pod tabem nie. Skraftuj sobie te narzędzia swoje. Pyk. I tego drugie nie wiem, narzędzie. Starczy ci surowców? Stone Axe. A, czyli no, siekierka. No, Stone Axe i Stone Pickaxe. Stone Axe. Need resources. 7 na 10 potrzeba na to drugie? No to na wyspie masz drzewa urosły, więc spokojnie. Idę ci wziąć drzewo. No, to później zapłacisz mi za to drzewo. Jedno dobra. Drzewo, ścięcie jednego drzewa kosztuje 10 tysięcy złotych, tak tylko chcę ci powiedzieć. A ile chciałeś już drzew? Żadnego jeszcze. Na jeszcze pewno, nic nie chciałem. Na pewno. Mam nagrane pewnie, jak na samym początku ścinałeś drzewo. Także nie okay. ze mną te numery. Dobra. Break 6 granit, rock, dioryt, rock... Okej, czyli musimy teraz Admiro zwrócić do kopalni i zniszczyć kamienie, które do tej pory jakby omijaliśmy. No, ja przy okazji zbieram wszystkie te surowce, bo no, mega szybko się teraz zbiera z tym kilofem nowym. Misja numer 3. Zbierz pozostałe surowce. No, pewnie tak będzie. No, że zbierz tam... O jest, widzę kamień. Też proszę. Mam. Okej, myślałem, że już biegniesz do mojego kamienia. Nie, mam już 5 na 6. Mam 5 na 6? I mam szósty. Ej, nie, ja chcę wygrać. Tu na środku jest Admiros, o tu. Masz go? Kamień zwykły wykopałem. Tu jest, patrz, tu leży. Weź sobie go. No nie chcę. Chciałem... No przecież widziałem, co chcesz zrobić. Ej, przed chwilą mówili, że będzie trzecia część tej misji, że trzeba będzie żelazo tak. i węgiel. No, no, jest. No to, no jest. No wydaje mi się, że my wzięliśmy tą misję... Nie, musieliśmy. Musieliśmy, okej, okay, no, dobra. No, to był tutorial. Tutorial i trzeba było po prostu to zrobić. No ale z żelazem i węglem to jest o wiele prościej, bo tego jest bardzo dużo. Więc czy chcesz, czy nie chcesz, to i tak zrobisz tą misję zaraz. Tylko no, tego akurat już widzę, że węgla jest giga dużo w tej kopalni. O, jeżeli potrzebujesz skałki tej specjalnej, to tutaj mam jedną. No chcę. O, to tam masz. Na końcu? No i level mining 10. Udało mi się wbić. I mam odblokowany totem ze stone'em. Także później będę musiał ogarnąć, o co w ogóle chodzi z tymi totemami. 10 węgla i 10 aeronu. Tak, niestety. Dobra, to już z górki. O, dobra. Great job, come anytime. You should speak to the farmer Kletus about getting some seeds. Aha, o. Czyli on teraz mówi, o dobra, wykonaj za mnie brudną robotę, pozbieraj za mnie surowce, to teraz idź do jakiegoś tam farmera, żeby coś tam zrobić. Tylko, ile jeszcze tobie brakuje tych surowców? Mi jeszcze 5. O 5, dobra. To poczekam na ciebie na spokojnie. Ja zobaczę w ogóle, ile udało się tego uzbierać. Węgla jest 109, żelaza mam 102. I okaże się, że to jest nic, że potrzeba daje na przykład 1000 na zrobienie. Nie, właśnie wydaje mi się, że to bardzo dobrze finalnie wyszło, że tyle tych surowców udało się uzbierać. Że to będzie naprawdę git. Tu masz jeszcze węgiel, gdybyś chciał. Nie, chcę tego drugiego. Już idę po ostatnie. Okej, to jest ostatnie? Dobra. Tak. To już wychodzę z tej kopalni. Nie potrzebuję. I teraz mamy porozmawiać z farmerem. Mam nadzieję, że rozmowa z farmerem będzie polegała na tym, no, chcecie nasiona? Mogę wam sprzedać. I tyle. A nie. Ja powie zasadź 10 tego i będzie rosło 10 minut. O, pół godziny. Na tym polega chyba ta gra, co nie? 24 godzin będzie coś rosło. Dobra. Przyspiesz do buksy do 6 godzin. Nauczycie tutaj podstaw odnośnie farmy. Okej, widziałeś, jak już rośnie zboże, ale jest jeszcze więcej rzeczy, które możesz posadzić. Tak. Okej, wróć na swoją... Mamy wrócić na swoją wyspę, Admiros. Okej. Dobra, to nie spodziewałem Explore, się, że... Explore, online, flotaro, wizji. Aha, dobra, ty tak zrobisz, okej. Online. Tylko ja nie wiem, czy tobie zaliczę tego questa, jeżeli wrócisz na moją wyspę. A nie, muszę na swoją. No, chociaż nie, ja mam cały czas misję. Wróć na swoją wyspę. No. Chyba przez portal musimy to zrobić, czyli wchodzisz i wychodzisz. No, to... Dobra, uwaga, robię. Tak. No, trzeba było tak to zrobić. No i niestety, z tego co widzę, trzeba będzie zasadzić 25 pszenicy. Czy tam masz coś pszenicy w ogóle do posadzenia? Właśnie ci zbieram. Okej, bo ja tak z tego co widzę... Czekaj, ja mogę to zasadzić? Nie mogę. A my nie mamy seedsów nawet. Ja mam bardzo dużo. Ej, Admiros, okazuje się, że ja dostałem mapę skarbów od gościa. I nie sprawdziłeś jej. Tak. I mam pokazany X, gdzie jest dokładnie skarb. Okej. No to trzeba wykopać skarb. No, tylko ten skarb jest w hubie. On nie jest na wyspie.
Aha, no, 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 dodał no. nam tutaj questa, ale nie chodziło o wyspę, tak. My kopaliśmy tutaj. Chodziło kompletnie o inne miejsce. No dobra. I to jest, ja bym wrócił i szybko wykopał ten skarb. No dobra. Dobra, ja już jestem w mieście jak coś. I, bo ty nie masz żadnego skarbu, nie? W tym sensie żadnej mapy skarbów. Poczekaj, ekwipunek. Nie mam żadnych. Okay, Ironory nie mam. Dobra. To zapraszam przez portal, musisz przejść. Nie będziemy na razie robili tej misji z pszenicą. Ja już zasadziłem. O, no to bardzo dobrze. Będzie więcej nasionek. No, to właśnie, bo ja nie mam żadnych nasionek, a przynajmniej tego nie widzę. I teraz tak. Tu trzeba iść. Tylko, że my nie mamy łopaty chyba. No nie, bo nie zrobiliśmy. Ojejku, prawda, dziękuję. I tutaj, Admiros, tutaj jest skarb ukryty. No fajnie. No tylko, że nie wykopiemy go bez łopaty. No właśnie, bo nie mamy tego, nie mamy łopaty. Czyli trzeba będzie zasadzić wszystko i zrobić łopatę, żeby wykopać skarb.